Jeśli studiujesz ekonomię, zarządzanie, finanse, administrację lub na przykład języki obce, mieszkasz w mieście przynajmniej średniej wielkości lub chciałbyś w takim mieście zamieszkać, to wiesz co? Wiem, co będziesz robił w przyszłości. Ze sporym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będziesz pracował w usługach biznesowych. Często w usługach, które zostały do Polski przeniesione z innych gospodarek. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że wcześniej czy później, ale raczej wcześniej, będziesz zarabiał powyżej średniej krajowej. Ponadto najprawdopodobniej będziesz pracował w międzynarodowym środowisku. Kultura organizacyjna Twojej firmy będzie zapewne wyższa od typowych obyczajów, które panują w innych branżach. Praca w usługach biznesowych ma też swoje minusy. Zapewne będziesz czasem bardzo wąsko wyspecjalizowanym specjalistą. Jeśli więc coś złego stanie się z branżą usług biznesowych, to Ty będziesz osobą, która na tym ucierpi. Wielu ważnych rzeczy o usługach biznesowych dowiesz się z tego filmu. W międzynarodowej wymianie usług możemy wyróżnić kilka ważnych trendów. Po pierwsze, udział usług w międzynarodowej wymianie handlowej rośnie z roku na rok. Ten wzrost jest umiarkowany, ale stabilny. Kolejnym trendem jest duży, ale malejący udział usług transportowych i turystycznych. Pandemia COVID wpłynęła na mniejszą intensywność transportu międzynarodowego i, jak sami pewnie wiecie, turystyki. Rośnie za to znaczenie usług biznesowych i informatycznych. To usługi świadczone przez przedsiębiorstwa dla innych przedsiębiorstw. Typowym przykładem będzie świadczenie usług finansowych lub księgowych. Mogą to być również zaawansowane usługi, takie jak rozwój nowego oprogramowania. Coraz częściej takie usługi są przedmiotem wymiany międzynarodowej. Dodatnie saldo handlu usługami w krajach wysoko rozwiniętych. Oznacza to, że gospodarki wysoko rozwinięte więcej usług eksportują niż importują. Rozwiązanie wyrobów i usług. Przykładem może być zwykły telefon komórkowy, który od dawna nie służy już tylko do dzwonienia, ale jest narzędziem, które umożliwia konsumpcję bardzo różnych usług, na przykład związanych z rozrywką. Część usług biznesowych może być wykonywana z dowolnej lokalizacji. Są one świadczone za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Ma to swoje bardzo konkretne reperkusje. Usługi takie mogą być przenoszone do innej lokalizacji. Możemy więc mówić o globalnym rynku świadczenia takich usług. Offshoring usług biznesowych, bo tym terminem będę określała praktykę, która polega na przenoszeniu usług do innych zagranicznych lokalizacji, ma kilka charakterystycznych cech. Przede wszystkim usługi te świadczone są na rzecz przedsiębiorstw. Są świadczone za pośrednictwem sieci informatycznych. Stanowią powszechną praktykę biznesową w korporacjach transnarodowych oraz korporacje transnarodowe przyjmują różnorodne strategie lokalizacyjne, w tym arbitraż, który polega na wykorzystywaniu niższych cen jakiegoś dobra, na przykład cen powierzchni biurowych lub pracy w niektórych krajach. Takie strategie wpływają na rozwój globalnego rynku pracy. Przykładem mogą być Indie, gdzie wiele korporacji ulokowało swoje centra informatyczne, lub polska gospodarka, gdzie wiele przedsiębiorstw ulokowało swoje centra finansowe i księgowe. Ale uwaga! Ważne jest, aby odróżnić dwie rzeczy. Offshoring od outsourcingu. Mylenie tych dwóch pojęć to bardzo częsty błąd. Offshoring to przenoszenie produkcji wyrobów lub usług czy procesów biznesowych za granicę kraju. Outsourcing to przenoszenie produkcji wyrobów lub usług do zewnętrznego dostawcy. Okej, jeśli zauważyłeś, że przecież te pojęcia się nie wykluczają i można przenosić produkcję usług za granicę, ale również do zewnętrznego dostawcy, to masz rację, tak jest. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż te dwie definicje. Tak jak wspomniałam, outsourcing i offshoring nie wykluczają się wzajemnie. Jak widzicie na rysunku, wyróżniamy cztery formy organizacji usług. Pierwsza
to outsourcing krajowy, gdzie przenosimy część procesu do zewnętrznego dostawcy na rynku krajowym. Druga forma to offshoring kooperacyjny, gdzie przenosimy usługi za granicę i jednocześnie do zewnętrznego dostawcy. Trzecia forma to typowy offshoring, gdzie część usług jest wykonywana w ramach przedsiębiorstwa, jest jednak lokowana za granicą. Oraz czwarta forma to właśnie działania w organizacji w gospodarce macierzystej. Okej, ale tak w praktyce. Jakie usługi są przenoszone do zagranicznych lokalizacji? Mamy tutaj kilka typowych przypadków i możemy je podzielić ze względu na wartość dodaną. Weź proszę pod uwagę, że to bardzo ważne w kwestii wyboru ścieżki kariery. Lepiej jest pracować w usługach, które mają większą wartość dodaną. Pensje są tam z natury wyższe, stanowiska mają większą niezależność, można się przy okazji czegoś nowego nauczyć, a nawet jest to wymagane przez pracodawców. Również z punktu widzenia gospodarki goszczącej, czyli tej, do której przenosi się usługi biznesowe, istotne jest, aby były to usługi o jak najwyższej wartości dodanej. Jednym ze sposobów klasyfikacji przenoszonych usług biznesowych jest ich podział na trzy filary: zasoby, kadry i relacje. Usługi biznesowe związane z zasobami to na przykład finanse i księgowość, zakupy, logistyka, obsługa dokumentacji i baz danych wszelkiego rodzaju. Weź proszę pod uwagę, że w ramach tego filaru mamy usługi biznesowe, które cechują się różną wartością dodaną. Na przykład więcej korzyści przynoszą przedsiębiorstwu usługi związane z księgowością niż proste uzupełnianie baz danych dokumentami firmowymi. Za takie finansowo-księgowe usługi przedsiębiorstwa skłonne są więcej zapłacić pracownikom. Dodatkowo praca będzie zapewne trochę bardziej ciekawa, a na pewno będzie wymagała wyższych kwalifikacji i doświadczenia. Jeśli chodzi o kadry lub inaczej mówiąc zasoby ludzkie, to w ramach tej grupy również możemy wyróżnić usługi biznesowe różniące się wartością dodaną. Zarządzanie rozwojem talentów w organizacji i szkolenia mają zazwyczaj większą wartość dodaną niż administracyjne wsparcie rekrutacji. Ale z drugiej strony rekrutacja będzie miała większe znaczenie dla przedsiębiorstwa niż na przykład administracja wynagrodzeń. Usługi biznesowe związane z relacjami obejmują takie obszary jak wsparcie sprzedaży i obsługę klienta. Wartość tych usług powiązana jest bezpośrednio z wartością towarów i usług, jakie sprzedają przedsiębiorstwa dla poszczególnych segmentów klientów. Charakterystyczną cechą świadczenia tych usług jest konieczność posiadania dobrych kompetencji interpersonalnych, a w przypadku świadczenia tych usług na rzecz klientów z zagranicy, oczywiście znajomość języków obcych. W grupie usług biznesowych wyróżnia się czasem oddzielną grupę. Są to usługi biznesowe oparte na wiedzy. To najbardziej zaawansowane usługi wymagające dużej wiedzy, doświadczenia, a często również potwierdzenia kompetencji albo kierunkowym wykształceniem, albo uznawanymi międzynarodowymi certyfikatami. Świadczenie usług takich jak doradztwo biznesowe, audyt lub zarządzanie projektami dostarcza dużej wartości dla przedsiębiorstw. Z punktu widzenia pracowników, praca w tych usługach wiąże się z wyższymi wymaganiami, ale jest też zazwyczaj o wiele lepiej wynagradzana niż w usługach o mniejszej wartości dodanej. Wszystkie te usługi biznesowe są przenoszone do polskiej gospodarki, jednak niektóre z nich mają lepsze perspektywy. Niektóre z nich będą się rozwijały w szybszym tempie, stwarzając bardzo dobre możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego. To, które usługi biznesowe będą zyskiwały na znaczeniu w polskiej gospodarce, zależy od globalnych trendów biznesowych i technologicznych oraz od stopnia rozpowszechnienia tych usług w Polsce. Działa to tak, że niektóre usługi biznesowe, szczególnie te o mniejszej wartości dodanej, mogą być łatwo zautomatyzowane i wykonywane przez algorytmy. Takie usługi biznesowe nie mają dobrych perspektyw rozwoju w średnim i długim okresie i nie będą stanowiły atrakcyjnych miejsc pracy. Z drugiej strony, specyfika usług biznesowych przenoszonych do polskiej gospodarki ma znaczenie, ponieważ działa to trochę na zasadzie kuli śniegowej. Jeśli jakieś usługi biznesowe były przenoszone do Polski i są z sukcesem tutaj wykonywane, to ta sytuacja zaczyna być postrzegana jako międzynarodowa specjalizacja gospodarki. W konsekwencji napędza to dalszy offshoring tych usług.
Analizy pokazują, że szczególnie kilka obszarów usług ma dobre perspektywy rozwoju w Polsce. Po pierwsze, są to usługi o znacznej wartości dodanej. Po drugie, takie, które trudno poddają się automatyzacji. A po trzecie, chodzi o usługi, które były już wcześniej przenoszone do polskiej gospodarki i z sukcesem są wykonywane przez polskie przedsiębiorstwa. Znaczenie tych usług będzie rosło w przyszłości i warto jest je rozważyć jako kierunek zawodowego rozwoju. Są to m.in. analiza danych, kontroling biznesowy, analizy biznesowe, rekrutacja, planowanie i analizy finansowe, usługi zarządzania projektami, obsługa klienta biznesowego w niszowych specjalizacjach, wsparcie transformacji biznesowej oraz audyt wewnętrzny. A jak ważne jest to przenoszenie usług biznesowych w światowej gospodarce? Przyjrzymy się kilku podstawowym faktom, które udowodnią, że przenoszenie usług biznesowych jest znaczącym procesem w gospodarce światowej. Szacuje się, że wartość rynku przeniesionych usług biznesowych wynosi ponad 500 miliardów dolarów. Można domniemywać, że offshoringowi polega minimum 200 do 300 tysięcy miejsc pracy rocznie. Dla niektórych gospodarek offshoring usług biznesowych ma bardzo duże znaczenie. Szacuje się, że dla gospodarki Indii stanowi to około 20% eksportu i w takich usługach zatrudnionych jest ponad 2 miliony pracowników w tym kraju. Ale czy zawsze było tak jak teraz? Możemy wyróżnić kilka faz przenoszenia usług biznesowych w światowej gospodarce. W latach 1985 do 1997 miała miejsce pierwsza fala offshoringu w światowej gospodarce. Dominującą gospodarką goszczącą w tym okresie były Indie. Następnie w latach od 1998 do 2002 nastąpił rozwój przenoszenia usług biznesowych do Chin. Obejmował on również przenoszenie usług badawczo-rozwojowych. Związane było to z polityką Chin, które oferowały korporacjom transnarodowym dostęp do swojego olbrzymiego rynku lokalnego w zamian za transfer technologii do podmiotów działających w Chinach, promując spółki joint venture pomiędzy międzynarodowymi korporacjami a lokalnymi partnerami. Następnie w latach od 2003 do 2005 to poszukiwanie nowych lokalizacji goszczących dla światowego offshoringu usług biznesowych. Rozszerzenie Unii Europejskiej na państwa o państwa w środkowej Europie, w tym Polskę, obniżyło postrzeganie ryzyka działalności w tym regionie. W tym czasie na większą skalę usługi biznesowe zaczęły być przenoszone do polskiej gospodarki. Lata 2006 do 2010 to przede wszystkim okres globalnego kryzysu finansowego i światowej recesji gospodarczej. Te wydarzenia miały wpływ na offshoring usług biznesowych. Zahamowaniu uległo otwieranie nowych centrów usług biznesowych. Z drugiej zaś strony doszło do ciekawego paradoksu. Recesja w wysoko rozwiniętych gospodarkach macierzystych światowego offshoringu spowodowała zintensyfikowanie przenoszenia usług biznesowych do istniejących podmiotów. Na tym zjawisku zyskały gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ jako część Unii Europejskiej były postrzegane jako stabilne, mające już dobrą reputację jako miejsce świadczenia usług biznesowych. Ponadto rynki te były ciągle atrakcyjne pod względem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejnym okresem były lata 2011 do 2015. Był to renesans offshoringu w światowej gospodarce. W tym okresie największe korporacje transnarodowe rozpoczęły realizację zaawansowanych strategii lokalizacyjnych, zarządzając portfelami kilku centrów usług biznesowych. Podmioty te były lokalizowane w gospodarkach posiadających optymalne walory do realizacji poszczególnych rodzajów usług biznesowych. Tym samym powstawały sieci podmiotów oraz wyspecjalizowane centra do perfekcji rozwijające poszczególne rodzaje usług biznesowych. Ważną fazą światowego offshoringu były lata 2016 do 2020. W tym czasie korporacje transnarodowe zintensyfikowały działalność na rzecz automatyzacji usług biznesowych. Pojawiło się również zjawisko reshoringu. A reshoring to zjawisko będące przeciwieństwem offshoringu. Polega ono na przenoszeniu na teren danego państwa działalności prowadzonej poprzednio w innym kraju. Reshoring ma swoje uzasadnienie ekonomiczne wtedy, gdy zagraniczni dostawcy
procesów nie są już konkurencyjni wobec dostawców krajowych, na przykład w wyniku wzrostu kosztów pracy na rynkach goszczących. Innymi powodami przemawiającymi na rzecz reshoringu są też zapewne zapewnienie większej innowacyjności oraz presja polityczna na rynkach macierzystych. Jakie ma to znaczenie dla polskiej gospodarki? Oto kilka faktów. Polska jest regionalnym liderem dla offshoringu usług biznesowych w Europie i jedną z wyróżniających się w tym obszarze gospodarek na świecie. W usługach biznesowych przeniesionych do polskiej gospodarki dominują trzy rodzaje usług: finanse i księgowość, usługa IT oraz obsługa klienta. W usługach biznesowych w Polsce zatrudnionych jest ponad 200 tysięcy pracowników. Tym samym branża usług biznesowych jest jednym z największych pracodawców w Polsce. A to mało znany fakt. Niedocenienie wielkości tej branży oraz jej wpływu na gospodarkę Polski wynika z tego, że usługi biznesowe nie są zazwyczaj uwzględniane jako oddzielna kategoria statystyczna. Branża usług biznesowych przeniesionych do Polski dynamicznie się rozwija i od 2008 roku zatrudnienie rośnie co roku o około 10%. A jak to wygląda geograficznie? Działalność centrów usług biznesowych, czyli podmiotów świadczących te usługi na dużą skalę, jest skoncentrowana w głównych ośrodkach miejskich. Do liderów należy Kraków z zatrudnieniem ponad 60 tysięcy pracowników oraz Warszawa i Wrocław po około 50 tysięcy zatrudnionych. Warto zwrócić uwagę, że usługi biznesowe mają bardzo duże znaczenie dla lokalnej gospodarki w Krakowie. Miasto to regularnie wymieniane jest w rankingach jako czołowa światowa lokalizacja goszcząca dla offshoringu usług biznesowych. Faktem jest, że w ostatnich latach rośnie popularność ośrodków w miastach średniej wielkości. Wiąże się to ze zmianami w konkurencyjności polskiej gospodarki oraz barierami wzrostu dla dalszego przenoszenia usług biznesowych. Zyskują na tym gospodarki Trójmiasta, Łodzi, Poznania oraz aglomeracji śląskiej. W poszukiwaniu korzystnych walorów dla świadczenia usług biznesowych zagraniczne przedsiębiorstwa przenoszą usługi biznesowe również do mniejszych miast, na czym zyskują na przykład Rzeszów i Lublin. No właśnie, a jakie są perspektywy przenoszenia usług biznesowych do Polski? Czy zawsze będzie tak dobrze jak teraz? To zależy od konkurencyjności polskiej gospodarki jako lokalizacji goszczącej dla międzynarodowego przenoszenia usług biznesowych. Ta konkurencyjność ewoluuje. A do najważniejszych trendów zaliczamy tutaj poprawę jakości zasobów kapitału ludzkiego, czyli większe kompetencje i doświadczenie pracowników, dużą i rosnącą koncentrację usług biznesowych, co pozytywnie oddziaływuje na wizerunek gospodarki. Z drugiej strony mamy do czynienia z mniej korzystnymi zmianami z punktu widzenia przedsiębiorstw podejmujących offshoring. Są to m.in. erozja przewag związanych z kosztami działalności, czyli głównie wzrost wynagrodzeń. Wzrost niestabilności otoczenia biznesowego, czyli na przykład niestabilność prawa. Trzeba tutaj zapytać, dlaczego dla gospodarki goszczącej jest tak ważne, aby było to miejsce lokalizacji usług biznesowych? Faktem jest, że gospodarki goszczące konkurują o lokalizację przenoszonych usług biznesowych. Jest kilka powodów. Przenoszenie działalności gospodarczej wywiera znaczny i złożony wpływ na gospodarkę kraju goszczącego. Mechanizmy oddziaływania offshoringu na gospodarkę kraju goszczącego można traktować jako część zagadnienia następstw napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Wyniki analiz oddziaływania offshoringu na gospodarki goszczące wskazują na wiele korzyści. Wynikają one m.in. ze wzrostu produkcji i eksportu, tworzenia nowych miejsc pracy o zróżnicowanym profilu kompetencyjnym, czy też ze wzrostu wpływów podatkowych, również z transferu technologii i know-how, również ze zwiększenia konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw, które współpracują z korporacjami transnarodowymi dokonującymi offshoringu, a także stworzenia regionalnych skupisk wyspecjalizowanych podmiotów. Skala oraz trwałość pozytywnych następstw o offshoringu dla gospodarki kraju goszczącego jest warunkowa i zależy m.in. od motywów i czynników, które kształtują proces delokalizacji,
Przewaga motywów związanych z redukcją kosztów oraz odpowiadających im czynnikom lokalizacyjnym przyczynia się do mniejszej trwałości korzyści. Wskazuje się na krótszy horyzont czasowy inwestycji i możliwość szybkiego dalszego przenoszenia do kolejnych lokalizacji goszczących, na przykład pod wpływem zmiany walorów lokalizacji, takich jak na przykład koszty zatrudnienia. Przewaga motywów strategicznych i efektywnościowych offshoringu oraz czynników lokalizacyjnych, które je wspierają, wiąże się z bardziej stabilnym zaangażowaniem w kraju goszczącym w porównaniu do delokalizacji podejmowanej na podstawie przesłanek kosztowych. Przenoszenie zaawansowanych funkcji ma głębszy i trwalszy wpływ na gospodarkę kraju goszczącego niż offshoring prostych aktywności. Efekty zewnętrzne są transferowane do gospodarki goszczącej przez 5 obszarów oddziaływania. Pierwszy, efekt demonstracji naśladownictwa. Oznacza to, że krajowe przedsiębiorstwa uczą się wykorzystywać rozwiązania stosowane przez korporacje transnarodowe dokonujące inwestycji. Drugi to mobilność pracowników. W tym przypadku chodzi o transfer wyszkolonych pracowników między zagranicznymi a krajowymi przedsiębiorstwami. Trzeci to rozwój eksportu, który wspiera efektywne wykorzystanie czynników produkcji. Czwarty to powiązania w przód i wstecz z lokalnymi przedsiębiorstwami. To z kolei oznacza dostawy do zagranicznych podmiotów oraz wykorzystanie produktów wytwarzanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa. I piąty, wzrost konkurencji na rynku krajowym. Siła efektów zewnętrznych zależy m.in. od zdolności absorpcji nowej wiedzy i technologii przez gospodarkę krajową oraz od niwelowania luki technologicznej między zagranicznymi a krajowymi przedsiębiorstwami oraz od efektu skupisk, który sprzyja rozprzestrzenianiu się nowych rozwiązań. Pozytywne oddziaływanie offshoringu na rynek pracy w kraju goszczącym nie ogranicza się do wzrostu zatrudnienia, co jest bezpośrednim następstwem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Istnieje efekt mnożnikowy rynku pracy, który polega na tworzeniu nowych stanowisk w powiązanych gałęziach. Offshoring usług biznesowych, w przeciwieństwie do niektórych inwestycji przemysłowych, nie prowadzi do tworzenia rozbudowanych lokalnie łańcuchów dostaw. Tym samym jedynie w umiarkowanym stopniu zwiększa się zatrudnienie w powiązanych gałęziach. Na przykład główni dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla centrów offshoringowych są częścią globalnych łańcuchów dostaw korporacji transnarodowych i w niewielkim stopniu zwiększają zatrudnienie w kraju goszczącym. Efekt mnożnikowy rynku pracy w gospodarce goszczącej ogranicza się do działalności usługowych, jest to na przykład ochrona, szkolenia, sprzątanie, oraz do infrastruktury, czyli na przykład telekomunikacja, elektryczność. W wyniku analizy dyfuzji kapitału ludzkiego i nieformalnych instytucji, na przykład praktyk biznesowych, jako następstw delokalizacji usług biznesowych wskazują na ograniczone oddziaływanie na gospodarkę kraju goszczącego. Wiąże się to z niewielką liczbą przedsiębiorstw odpryskowych oraz migracjami pracowników, które odbywają się najczęściej między centrami offshoringowymi, a w mniejszym stopniu między tymi podmiotami a krajowymi przedsiębiorstwami. Ważny jest również efekt dochodowy, który przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w obszarze produkcji towarów i usług konsumpcyjnych nabywanych przez pracowników zatrudnionych w usługach biznesowych. Tak więc efekt dochodowy delokalizacji usług biznesowych może mieć istotne, choć pośrednie znaczenie dla rynku pracy. Kolejnym następstwem delokalizacji usług biznesowych jest tworzenie w kraju goszczącym skupisk podmiotów wyspecjalizowanych w tej działalności. W przeciwieństwie do klastrów zaawansowanych technologii skupiska te charakteryzują się stosunkowo niewielkimi powiązaniami z ośrodkami uniwersyteckimi i z instytucjami badawczo-rozwojowymi w kraju goszczącym. Relacje z tymi interesariuszami ograniczają się głównie do reklamy miejsca pracy i rekrutacji wśród studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Oddziaływanie centrów offshoringowych na otoczenie biznesowe dotyczy często jedynie działalności promocyjnej i lobbyingowej. Z drugiej strony, według analizy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli według OECD, delokalizacja wywiera złożony wpływ na gospodarkę krajów macierzystych. Przyczynia się to m.in. do poprawy produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw dokonujących offshoringu
wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej, tworzenia w średnim okresie miejsc pracy, które wymagają zaawansowanych kompetencji, podnoszenia poziomu konsumpcji dzięki możliwości zakupu tańszych produktów oraz obniżenia inflacji. Negatywne oddziaływanie offshoringu na gospodarkę krajów macierzystych dotyczy m.in. ograniczenia liczby miejsc pracy w krótkim okresie, trwałego ograniczenia wzrostu lub nawet spadku wynagrodzeń w pewnej grupie zawodów, utraty wpływów podatkowych, pogorszenie relacji wymiany w handlu zagranicznym oraz domniemanego ubytku zdolności innowacyjnych w przypadku offshoringu zaawansowanych aktywności. Czy oznacza to, że przyszłość dla międzynarodowego przenoszenia usług do Polski jest świetlana? Niestety, istnieją pewne bariery w dalszym przenoszeniu usług, chociaż działalność ta przynosi bardzo duże korzyści. Na koniec zobaczmy więc, jakie są bariery w rozwoju tej działalności w Polsce. Bariery rozwoju dalszego przenoszenia usług biznesowych do polskiej gospodarki to: po pierwsze, w krótkim okresie to przede wszystkim lokalne ograniczenie w podaży pracowników o wymaganych kwalifikacjach oraz rosnące koszty zatrudnienia. W drugim okresie to negatywne trendy demograficzne polegające na zmniejszającej się liczbie osób w wieku produkcyjnym, w szczególności zmniejszającej się liczbie osób z roczników kończących studia na wyższych uczelniach. Ograniczenia te kształtują zachowania przedsiębiorstw dokonujących offshoringu usług biznesowych. Z drugiej jednak strony te ograniczenia mają być korzystne dla pracowników, szczególnie w krótkim okresie. Prowadzą one m.in. do wzrostu wynagrodzeń oraz rozwoju tzw. rynku pracownika. Na takim rynku osoby posiadające unikalne niszowe kompetencje poszukiwane w branży oraz doświadczenie w usługach biznesowych mogą wybierać w ofertach, a ich siła negocjacyjna w ustalaniu warunków pracy jest znaczna. Tym samym jeszcze przez najbliższe kilka lat usługi biznesowe przeniesione do Polski będą ważną częścią polskiej gospodarki i miejscem pracy o wyróżniającej się atrakcyjności.